Bartek Piekaruś z tej strony. A dzisiaj chciałem Was zabrać na wycieczkę w Bieszczady. W Bieszczady nad potok Łopiennik do nieistniejącej już w dniu dzisiejszym wsi. Wsi Łopienka. Co w tej wsi ciekawego? Dlaczego warto tu przyjechać? O tym za chwilkę. Założona najprawdopodobniej pod koniec XVI wieku przez Balów. Przez szereg lat, przez szereg stuleci wieś istniała. Różne koleje losu, różne kataklizmy, różne wojny. Natomiast, moi drodzy, to co najciekawsze, to to, że w dniu dzisiejszym już tej wsi nie ma. Wysiedlenia lat 45-46 pozbawiły wieś tego co najważniejsze, czyli tkanki ludzkiej. Dziś w Łopience już nikt nie mieszka. Z dawniej 300 ponad dusz zostało zero. Moi drodzy, z wielu chałup, z wielu domów, ze szkoły, z młyna, z dwóch dworów, z karczmy nie ostało się nic. Jeno podmurówki, jeno nikłe ślady w gruncie, piwnice. Jedyny obiekt, który pozostał do dnia dzisiejszego, to odbudowana, odremontowana w ostatnich 30 latach cerkiew. Cerkiew murowana świętej Paraskiewy, którą widzimy za moimi plecami. Również kaplica grobowa i dzwonnica, wiernie zrekonstruowana wobec dawnych zdjęć. Na pierwszy rzut oka, jeżeli przyjedziemy w deszczowy poranek, wygląda na opuszczony, samotny zabytek pośrodku pięknych okoliczności przyrody. Natomiast, moi drodzy, wbrew temu, co może nam się wydawać po pierwszych słowach przeczytanych w przewodniku, po pierwszych słowach opowieści, wieś Łopienka, mimo braku mieszkańców, nie wymarła całkowicie. Dowodem na to jest odbywający się co roku, w pierwszą niedzielę października, Wielki Odpust. Nawiązuje on do 4 odpustów rocznie, które odbywały się tutaj w dawnych czasach, przed II wojną światową. Nawiązuje on do tych historii, gdzie ludzie oddawać cześć cudownej ikonie Matki Bożej przybywali z dalekich stron, z Górnych Węgier, czy nawet z dalekiego zachodu, z okolic Andrychowa. Do dzisiaj wspomnieniem są próby reaktywacji tej wielkiej tradycji. Rzesze turystów, których dziennie nawet kilkuset potrafi tutaj przyjść. Dziękuję i zapraszam do usłyszenia następnym razem.